Witam serdecznie na kanale Picasso. Dzisiaj na Winter Incoming szybki start. Zobaczmy, jak to się tutaj gra. Dobra, więc co tutaj możemy teraz wykonać? Raz robimy tutaj te nalotki sobie i tak dalej, dalej kontynuujemy. Ale przede wszystkim zależy nam na 13 poziomie. A tutaj ładny znowu nam obiekt się pojawił. Oczywiście tu wyślemy sobie atak. Wychodzą spod po prostu tych banieczek, jak grzybki po deszczu. No sobie każdą tak po prostu bierzemy i odwiedzamy z tym, co mamy. Na razie mamy przewagę, więc jest ok. Zobaczymy za chwilę, jak będzie później to się wszystko rozbijać. Na razie jest dobrze. Zobaczymy, czy uda nam się awansować może do pierwszej dwudziestki, tak jak było to wczoraj. Raz, że już mamy naszego smoka, a druga sprawa, że spróbujemy przeprowadzić najazd. Tutaj mamy taki dosyć fajny ten najazd. Mały dosyć, 60 tysięcy tylko ludzi jest. No. Biorąc pod uwagę, jakby cały sojusz przyszedł, no to by było ok. Damy dłuższy czas najazdu, żeby był na przykład z godzinkę. I zobaczymy, ile tu mamy czasu. Tutaj mamy czasu tyle. Oczywiście przedtem zrobiliśmy tego najazdu screen, a to była gadająca farma, także się tym nie przejmujcie. A tutaj mamy chyba, nie, to też inna sprawa. Zwiadobóz jest. Zwiadobóz rebeliantów. Udostępnimy ten obóz rebeliantów przymierzowi. To po pierwsze. Druga sprawa, którą damy, to zaatakujemy ten obóz rebeliantów. Jak tam poszło? No fajnie nam wyszło. Nawet trochę złota nawet dorzuciło. I teraz w tym momencie będziemy robić w ten sposób, że zaatakujemy ten obóz rebeliantów. Zobaczymy, jak nasz sojusz na to pójdzie, czy uzbieramy co najmniej 60 tysięcy wojska. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest taka, że czy będą chcieli w ogóle tutaj dojść, bo tutaj będą mieli kawałeczek dojścia i czy w ciągu godziny uzbieramy to wojsko w ogóle i czy ten atak będzie w ogóle skuteczny. No dobra, no to zaczniemy od tego. Drugą sprawą, którą się zajmiemy, to zajmiemy się jeszcze... To nie powinienem ja być tutaj tym przywódcą najazdu. Spróbujemy godzinę zrobić. Dobra, trzech najlepszych wyszło, dobra. Całe wojsko dajemy. 9 tysięcy, czyli jeszcze 50 tysięcy. No to zobaczymy, czy się uda. Zobaczymy, czy w ogóle będą chcieli zrobić ten najazd razem ze mną. A my przejdźmy sobie do następnych tutaj rzeczy. A mianowicie będziemy przyspieszać sobie zamek, ponieważ już, tak jak mówiłem wcześniej, wziąłem i uruchomiłem tutaj ten zamek. On trwa jeden dzień cały ponad i przyspieszymy go sobie, bo chcemy ruszać dalej z kopyta. A kosztować nas to będzie całe przyspieszenie plus 1600 diamentów. Wydaje mi się, że to będzie ok. Jeszcze spojrzę jeszcze na jedną rzecz. O, idzie ktoś, zobaczmy. O, nie możemy zobaczyć i ruszyć. No dobra, mamy za słabą jeszcze ptaszarnię, dobra. Ktoś idzie w każdym razie, dobra. Informacje, tutaj ulepszenia. Co nam da po prostu? A to, że nam będziemy mieli 3 rajdy przede wszystkim, 18 osób limitu pomocy. 50 tysięcy będziemy mogli tutaj zaatakować i co ważniejsze, to nie moc, ale to, że będziemy mogli odblokować chyba statek, tak? Nie, na 14 jest tak. To się pomyliłem. No dobra, ale przynajmniej 3 rajdy będziemy mogli robić i to jest dla nas dosyć ważne.
13 poziom jest takim kluczowym, którym chciałem osiągnąć na drugi dzień i ja go sobie po prostu przyspieszę. Nie będę czekał aż tyle dni, tyle godzin, tylko go przyspieszam i po prostu już go w tym momencie mam. Bierzemy esterów, to jest potrzebne na 14 poziom i mur na 14. Bierzemy esterów i tak chciałem podnosić wyżej, więc tutaj dostaniemy jeszcze bonuski jakieś tam, prawda, za zrobienie. Tutaj jeszcze mamy 24, jutro powinniśmy to zrobić bez problemu. I o, smoka nie wysłaliśmy w następną podróż. Potrzebujemy krótkich wylotów jego z tego względu, że jest to nam potrzebne do zadania, prawda? Ile mamy? Nadal mamy 6, jeszcze 7 brakuje. Zobaczymy, czy to nam się uda zrobić. Przede wszystkim ważne by było, żeby ten rajd się udało zrobić. Ile osób by tu przyszło? Nie wiem, jedna dopiero idzie. Zobaczymy, czy przyjdą, czy nie przyjdą, czy będą chcieli robić to, czy nie. Natomiast na pewno wierzę maesterów, to ja będę robił z tegoż chociażby powodu, że chcę sobie przyspieszyć tutaj te badania, które na pewno będą mi potrzebne. Także do 13 poziomu na pewno będę podnosił. Nie będę używał teraz już żadnych diamentów. No musi to po prostu musi to przejść. Przez cały dzień będzie się to robić, no trudno. No w tym momencie nie dam rady inaczej to przyspieszyć, bo przyspieszać jeszcze będę mógł tam różne te zadania porobić, ale większość już porobiłem, więc na dzień dzisiejszy przypuszczam, że nie dam rady odpalić 14 poziomu. Mamy, technologia nam się tu zrobiła. Oczywiście idziemy dalej tutaj w wojskowość. A, tu mamy już ten trzeci zrobiony, to robimy tutaj trzeci, polepszać przede wszystkim wojsko, a ukierunkować się na którejś się z wojsk, ja akurat na konnicę, a wy możecie po prostu na łuczników, albo na piechurów, albo na włóczników, w zależności od tego, jakie będziecie chcieli tutaj rzeczy zrobić. Ile on tam idzie? Nie, to... Jezus, dobra, nie o to chodziło. W każdym razie zobaczymy, czy się uda to zrobić. Jak będzie nas tylko dwóch w najeździe, to nie ma sensu to robić, więc to odwołam później ten najazd. Natomiast zobaczymy, czy będzie jakieś zaangażowanie z sojuszu. Jak go nie będzie, to będzie cienko, trochę cienko. O, mamy do odbioru już następne tutaj nasze monetki, już po 46, także już to jest zwiększone, już lepiej jest. Tutaj mamy tabelę, ile co i jak tutaj trzeba zrobić. Jeszcze do pierwszej 200 to nawet bym nie śmiał dochodzić, ale tam to miejsce, które mamy 1800, jest takie w miarę jeszcze na razie, na drugi dzień to jest ok. Natomiast szkoda mi po prostu diamentów w tym momencie wydawać, bo o diamenty niestety trochę trudno. O, ktoś robi mi kontrofensywę. W międzyczasie zmieniliśmy tutaj tą rozgrywkę. Mianowicie stwierdziłem, że nie ma co rozbijać armii na dwoje i postanowiłem dołączyć do rajdu po prostu Helieza, z tego względu, że on już ma tutaj 60 tysięcy, 70 tysięcy właściwie wojska, które z łatwizną powinno pokonać obóz rebeliantów, 260. Dlatego no ja jestem trochę oddalony, więc troszkę dłużej tam idę, natomiast mam nadzieję, że razem ze mną pójdą. Do tego tamten zlikwidowałem ten obóz, żeby po prostu tamtych ludzi też nie wiązać tutaj zbyt długim oczekiwaniem na atak. No cóż, spróbujemy tam zdobyć te skrzynki. Zobaczymy, jak nam pójdzie.
Oczywiście. Dwie minuty tam idą i od razu będzie start. A pamiętajcie jedną rzecz, że jeżeli idzie ostatni z ludzi, tutaj dochodzi, to licznik idzie razem z jego dojściem. Jak tylko dojdzie, to od razu licznik po prostu się zeruje i od razu jest wyjazd. No ja widzę, że mam... I okej. Mam smoczątko, moje smoczątko malutkie i już odżywione. Taki mój US jest tak jak ich, też ofensywne, mają ataki. No ja mam tylko obronę. Znaczy się zdrowie na kawalerzystów, ale walczę kawalerią, więc samo przecież się wie, że takie będą. Oczywiście, że wolałbym, żeby był lepszy atak albo coś w tym rodzaju, natomiast na ten moment tak nie jest, więc musi być jak jest. A dobra, co jeszcze mieliśmy tutaj sprawdzić? Wiecie, możemy zawsze zrobić tutaj drugi ten najazd, nie? Bo tutaj nie jest tutaj zaprzeczone, że po prostu, że ten najazd by się nie powiódł. No tu lider zachęca, że ma 60 tysięcy wojska, no to rzeczywiście już ładnie. Już te ataki są ciekawsze, prawda? Zobaczmy. Lider ma o milion więcej, więc ten milion chyba ma w samym wojsku, także wszystko wyrzucał chyba tylko i wyłącznie na wojsko. To też jest sposób na grę, też by było to ciekawsze i myślę, że dałoby radę, żebym na przykład zatrzymał się na te dwójkach i na przykład, żeby zrobić więcej wojska w tym momencie, co przyniosłoby mi wymierne korzyści i chyba tak zrobię, że tylko, że teraz nie mam już żadnych buffów już nie mam. To jeszcze poodbieram. O, jest 500. Wydałem 1500, no to 500 mi się zwróciło przynajmniej, nie? No, 17 poziom. 17 poziom jest o tyle ważny, że wtedy można zrobić 17 poziom maesterów, a co za tym idzie, 17 poziom daje nam możliwość zrobienia te trójek. I to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żeby mieć te trójki jak najszybciej z serwera. A co za tym idzie, no to to wojsko by nam dużo umożliwiło różnych dodatkowych buffów, bo na przykład teraz ja zbieram bardzo długo, prawda? Bardzo długo zbieram. A tak to mógłbym szybciej to zrobić. Teraz pytanie. W które wojska zainwestować, prawda, do zbierania, czy ofensywne, do rozbrajania przeciwnika. Moim zdaniem powinienem teraz łuczników troszeczkę porobić, bo po prostu brakuje mi zbiórek. Brakuje mi zbiórek i nie mam gdzie zbierać, uderzać mam kogo, mam czym, bo nie mają tutaj ludzie te dwójek. Moje tutaj wojska są przeszkolone i są bardzo dobrze wyposażone. Już mam przewagę nad większością. Tutaj sobie też rzucimy. Niech to się szybciej zrobi, prawda, i już za chwileczkę będziemy mieli następne badania zrobione, a dobra, niech będzie. Dobra, i teraz wrzucimy w zbiórki. Dlaczego wrzucimy w zbiórki? No dlatego, że jednak potrzebujemy zrobić parę zadań, żeby nam te buffy, podostawać te buffy wszelkiego rodzaju. No i te smocze jajka, smocze esencje. I dobra, no więc będziemy teraz robić zbiórki. Lepszy transportu nie, ale tu zbiórki. Transport też by się przydał, bo transport, no to wtedy większą ładowność mamy, tak? Zobaczmy. 6% większa ładowność, to jest już troszeczkę. Natomiast tempo ekspresowe, gromadzenie zasobów, też nam się to przyda. Też nam się to przyda. Aczkolwiek, no ja nie jestem za tym, żeby być farmerem, więc
Z jednej strony o, dostaliśmy pierwszą skrzynkę, 4 godziny będziemy czekać na esencję z tych zbiórek. Zobaczymy, czy będzie możliwość następnej skrzynki zrobienia, czy też nie. Dobra. W jaki sposób, ile tam tego, żeśmy, jakie straty były i jaki ten lider ma wojska i jak bardzo ulepszone. Dobra, mamy następne rzeczy. My sobie od razu też zrobimy jeszcze. Gradowano kogoś. Dobra. I zobaczmy jaki ten najazd, jak on wyglądał. Zanim wojsko przyjdzie, to już będziemy mogli sobie sprawdzić, tak, na szczegóły. Sprawdźmy szczegóły. On ma wszystkiego po trochu. Czyli robi wszystko naraz. Czyli to taka metoda dosyć... No ja nie popieram takiej metody z tego względu, że nie można w tej grze być wszystkim. Nie można mieć i obrony, i ataku na maksa. Jak się myśli, że tak się da, no to się człowiek bardzo myli. No dobra, no to sprawdźmy teraz, jak mi przyjdą te wojska. Długo będą szły. Odejście 3 minuty. No dobra. Trudno. Znowu mamy coś u smoka. A tak. Równy. Mamy te esencje. Nie mamy tej esencji jeszcze. Esencję będziemy dopiero zdobywać. I teraz pytanie, czy robić te dwójki, czy tych łuczników? No moim zdaniem chyba będzie trzeba tych łuczników zrobić. Dlaczego? Dlatego, że no nie mamy zbiórek w ogóle praktycznie. Będziemy robić najazdy te dwójkami, konnicą, a łucznikami będziemy robić zbiórki. Ponieważ mamy jeszcze trzeci, którym będziemy mogli też jeszcze robić po prostu. Oj, czterech mamy tutaj do ataku. O, no to pięknie. Nie, na razie to sobie bez naszych lordów pójdziemy. Proszę bardzo. Dobra, zbieraj. Cały czas niech zbiera. Może uzbiera co nie. No, dobra. Siłę ofensywną już praktycznie mamy. Teraz powinniśmy się skupić nad siłą nie tylko defensywną, tylko umożliwiającą nam wykonywanie różnych działań takich gospodarczych, bo wojsko w tej grze służy także gospodarczo, więc sprawdźmy ile w ogóle. Tu zaraz będziemy mieli to wojsko. Za 7 minut, tak? Miałam piątek. No trudno, za 7 minut, a zobaczmy ile mamy tutaj godzinę. Prawie dwie godziny tylko. Nie, to nic nie da. A skąd nam tu wyszło te 10 godzin? Tu wychodzi 10 godzin. Gdzie? Nie mamy nigdzie tutaj 10 godzin. Gdzie tutaj macie 10 godzin? Nie damy rady nic zrobić w tym momencie. Pokaż ile ma czego. Szkolenie tutaj, ten przedmioty przyspieszające 8 godzin. A, bo tu są 3 godzinne. Widzicie, to są 3 godzinne przyspieszenia. A skąd one się wzięły?
O! Jak mamy 3 godziny przyśpieszenia, no to maesterów zrobimy szybciej, nie? Bierzemy maesterów. No to możemy to 6 godzin przyspieszyć. Raz i dwa. I okej, cieszymy się. Na resztę. I tutaj szaczka. Już będziemy mieli maesterów wyżej. I o to chodzi, jak najszybciej to robić. Jakoś sobie poradzimy z tymi rzeczami, no trudno się mówi. Zaraz nam przyjdą wojska, to puścimy na następną eskapadę. O, już mamy. Zbiera co szybsze. No dobra, a jak tam nam idzie z tym tempo zbiórki? Jest 18. O, damy radę. Okej. No i będziemy szybko to robić i te zbiórki zaraz zrobimy. Pytanie za 100 punktów. Czy robimy następny raz, czy też nie, nie? Chwila. Moment, czego mi nie robi? Aha, nie robi mi. Wieży maesterów. Dobra, do 13 dobijemy. No i tak, no, co możemy szybciej przyspieszyć i tak dalej, to przyspieszamy. A pewnie, że mógłbym dwa oddziały, a powiedzmy szybkich tych konnicy zrobić, nie? W miarę. No tylko, że dwie regimenty konnicy, tam po 500, to mnie nie urządzają w tym momencie. Poza tym wolałbym jednak z tych łuczników teraz zrobić, żeby mieć czym zbierać. No ale no cóż. O, jest jak jest. Za minutkę dojdą i będzie wszystko w porządku. My widzimy się następnym razem. Trzymajcie się słodko. Do usłyszenia.